Witam po raz kolejny. Drodzy protestanci, szczególnie to nagranie kieruję do pana Kamila ze strony Nowonarodzenie w Jezusie, ale też i do wszystkich innych protestantów, do pani Magdy też, która się na YouTubie odezwała, próbując bardzo nieporadnie wykazać, że niby jest Pismo Święte od początku 66-księgowe. Dobra. Gdybym wam zadał, drodzy protestanci, pytanie, pokażcie mi poreformacyjne przykłady Biblii, które mają 66 ksiąg, to byście mi ich wysypali jak gruszek ze skrzynki. Taką fundamentalną tutaj w Stanach numer jeden jest Biblia Króla Jakuba. Ale jak wiemy, Biblia Króla Jakuba, która faktycznie ma 66 ksiąg, jest Biblią, która powstała we wczesnym, w pierwszych latach XVII wieku, a pierwszy jej druk, o ile dobrze pamiętam, był w 1611 roku właśnie za króla Jakuba I, króla Anglii. Więc żeby było łatwiej wam zrozumieć, o co mi chodzi, proszę mi podać starszą siostrę 66-księgowej Biblii Świętego Jakuba, która by była od pierwszych wieków chrześcijaństwa. I tutaj, panie Kamilu, do pana prośba. Pan mi powiedział, że pierwsi chrześcijanie przyjęli kanon palestyński. Oczywiście kanon palestyński jest kanonem żydowskim, który nas, chrześcijan, chyba nie powinien bardzo interesować, prawda? No ale dobra, załóżmy, że go przyjęli. Proszę mi, panie Kamilu, podać, nie tam chrześcijanie przyjęli, proszę mi podać konkretną datę, kiedy to zostało przyjęte, proszę mi podać synody, proszę mi podać konkretne osoby, które to zatwierdziły. Bo widzi pan, jeżeli chodzi o Wulgatę, o kanony natchnionych ksiąg w Kościele katolickim, to chociażby w jednym zdaniu były takie synody jak w Jerozolimie, w Hipponie, w IV wieku, w których jedną z głównych ról odgrywał święty Augustyn. Więc co podał do powstania Wulgaty 73 ksiąg natchnionych, są pewne daty, pewne miejsca i pewne osoby związane z powstawaniem kanonu ksiąg natchnionych. Więc prosiłbym pana, panie Kamilu, aby mi pan podał konkretny synod, jakie osoby za tym stoją, w którym roku to się stało, prawda? Konkretnie, panie, bo historia jest konkretna, a nie lanie wody, że to tam chrześcijanie przyjęli. Ja wiem, że chrześcijanie przyjęli, poniekąd ma pan rację, ale to się stało nie w pierwszym wieku, tylko w XVI wieku protestanci to zrobili, odszczepieńcy, którzy wykluczyli z kanonu Wulgaty księgi natchnione, zrobił to Luter, prawda? No ale dobra, to jest kłamstwo, więc proszę mi, panie, oczywiście dla was kłamstwo, więc proszę mi, panie Kamilu, podać konkretny synod. W konsekwencji wychodzi na to, że jeśli pan ma rację, to od pierwszych wieków chrześcijaństwa mielibyśmy do czynienia z istnieniem w chrześcijaństwie, w świecie chrześcijańskim, dwóch niezależnych Biblii. Jedna z 66 ksiąg złożona, a druga z 73. Więc proszę mi pokazać, panie Kamilu i drodzy protestanci, źródła historyczne, pierwsze pisma chrześcijańskie z pierwszych wieków, które potwierdzałyby równorzędne istnienie dwóch Biblii, jedna 66-księgowa dla biblijnych chrześcijan i drugich dla heretyckich katolii z 73 księgami. Proszę mi to ładnie historycznie udokumentować. Źródła historyczne, pisma ojców Kościoła, bądź heretyków, kogokolwiek, jakiekolwiek pisma z pierwszych wieków, które by potwierdzały istnienie dwóch niezależnych pism świętych. Jedna oparta na kanonie palestyńskim, prawda, gdzie jest 39 ksiąg Starego Testamentu, i drugie, prawda, na 46 księgach Starego Testamentu, czyli 73 księgami. Proszę mi podać konkretne, tak jak jest Biblia Króla Jakuba, prawda, 66 ksiąg, poreformacyjna Biblia, jest Biblia chyba warszawska, czy też ma chyba 66 ksiąg, nie znam tych wszystkich wydawnictw, Biblia Gedeonitów też ma 66 ksiąg i tych gruszek poreformowalnych, tych Biblii poreformowalnych, 66 ksiąg można wysypać sporo, więc proszę was, podajcie mi odpowiednik wczesnochrześcijańskiej Biblii Biblii Króla Jakuba. Początek XVII wieku, więc taką sam przykład pokażcie mi z II wieku na przykład. Niech będzie nawet starszy od Wulgaty. To pokażcie mi to. Z jakiej Biblii korzystali biblijni chrześcijanie
i przez 1500 lat przed reformacją. Jak już wspomniałem, tak teraz przypomnę. Jeżeli nie macie 66-księgowej Biblii, to znaczy, że sola scriptura w waszym wykonaniu, które dzisiaj głosicie, nie miało miejsca, więc jest to wymysł, który się zrodził po reformacji. No chyba, że korzystaliście z Biblii 73-księgowej, a więc wtedy nauka sola scriptura musiałaby też obejmować modlitwę za zmarłych, ofiarę za zmarłych, która jest zaznaczona w Księdze Machabejskiej, prawda? No ale tego nie uznajecie, bo sola scriptura i wasze 63 ksiąg. Więc jeszcze raz, proszę mi podać dużo starszą siostrę, sięgającą czasów pierwszych wieków chrześcijaństwa, Biblii króla Jakuba. Bo widzę, że to pytanie was przerasta. Piszecie Kościół heretycki, że jestem heretyk, że tam nie rozumie historii, że nie rozumie tego i tak dalej, że Kościół tam ma sakramenty. Tu panie Kamilu mi pan podrzucać jakieś rzeczy, które są kompletnie niezwiązane z tematem. Ja wiem, że to jest forma desperacji, próba odwrócenia uwagi od tematów, na który was kompletnie przerasta i miażdży. Jak tu ktoś powiedział na YouTubie, napisał komentarz, jest to cios prosto między oczy, prawda? I faktycznie, żeście oberwali między oczy i teraz zamiast się zreflektować, to w desperacji plujecie na Kościół katolicki własną krwią i rzucacie własnymi wybitymi zębami. Zamiast się zreflektować i się zastanowić, czy faktycznie głosząc takie bzdury macie rację. Jeśli macie rację, no to proszę mi pokazać Biblię króla Jakuba, odpowiednik Biblii króla Jakuba, która historycznie sięga króla Jakuba I, XVII wiek, więc można określić czas powstania. Pierwszy druk 1611 rok, był to drukarz królewski, prawda? Więc coś takiego oczekuję od pana, panie Kamilu i reszty protestantów odnośnie 66-księgowej Biblii z pierwszych wieków chrześcijaństwa. I przestańcie się desperacko rzucać o sakramentach, że Kościół czci figurki i tak dalej, bo pokazujecie tym samym, że nic kompletnie nie rozumiecie. Więc jeszcze ten front Pisma Świętego jest otwarty, choć was kompletnie przerasta i miażdży wasze historyczne brednie i zakłamanie, a co za tym idzie wasze brednie na temat sola scriptura, prawda, bo gdzie ona była, jeśli nie było Pisma Świętego, prawda? Podkreślam, jeśli się używali wulgaty, no to dlaczego nie uznajecie modlitwy i ofiary za zmarłych, która jest w wulgacie, prawda? No ale dla was to są apokryfy. No to pokażcie mi jeszcze raz starszą siostrę sięgającą pierwszych wieków chrześcijaństwa, króla Jakuba, Biblii króla Jakuba. A co do figurek, no to tu pomału będę kończył ten front, bo nie ma sensu przeciągać. Już jesteście znokautowani z zębami, zbieracie zęby, ja o tym wiem, to widzę, bo takie chwyty jak plucie i próba, czy jestem zbawiony, czekam na odpowiedzi, że jestem tchórzem, bo się boję odpowiedzieć. Ja się na to nie łapę. Panie Kamilu i drodzy protestanci, ja się na takie chwyty nie łapę. To są chwyty Jehowy, którzy jak nie wiedzą co powiedzieć, to albo mają autobus, albo próbują odwrócić tor rozmowy na wygodniejszy im temat, gdzie mają większe pole do popisu. No takie chwyty to są chwyty tanie z podbudki z winem. Więc proszę mi to ładnie historycznie wykazać. A co do figurek, jeżeli już się tak strasznie czepiacie i cytujecie wyjścia 23:4 powtórzonego prawa, że nie będziesz nic czynił i tak dalej, to odpowiedzcie mi na proste pytanie. Ten front pierwszy zamykam od Biblii, a czy on jest cały czas otwarty? A tutaj już taki przyczółek od drugiego frontu otwieram. Czy Bóg który powiedział, nie będziesz czynił, a w 25 rozdziale powiedział do Mojżesza, uczynisz cheruby. Pomylił się? Zaprzeczył słowu, które powiedział, nie będziesz czynił niczego? Czy Bóg, który powiedział, nie będziesz czynił żadnych rzeźby ani niczego, a kiedy została poświęcona świątynia Salomona, Bóg powiedział, że moja chwała i moje imię znajdzie w tej świątyni upodobanie. Czyli Bóg, który powiedział, nie będziesz czynił niczego, znalazł upodobanie w świątyni, która była ozdobiona malowidłami i rzeźbami aniołów. Czy to jest bałwochwalstwo?
No jak wam to? Bóg mówi, że nie czyń, a później mówi, że czyń, a w świątyni wymalowanej i wypełnionej rzeźbami znajduje swoje upodobanie i mówi, że jego imię tam zamieszka. No to jak to się ma? No ja czekam tutaj na wytłumaczenie tego, bo widać, że wasz Bóg jest sprzeczny, bo w jednym miejscu mówi nie czyń, a później mówi uczyń. I znajduje upodobanie jeszcze w świątyni okrytej figurkami i rzeźbami cherubów i aniołów. Więc oczywiście będę dalej pociskał raz po raz odnośnie Pisma Świętego, 66 ksiąg, a tutaj czekam na konkretną odpowiedź. Czy Bóg, który powiedział w 20 rozdziale nie czyń, w 25 powiedział uczyń cheruby, się pomylił, zapomniał co powiedział 5 rozdziałów wcześniej, bo taki wygląda na to, że wasz Bóg taki jest. Nasz katolicki taki nie jest. Oczywiście nie będę tutaj nic wyjaśniał, bo ja to wyjaśniałem wcześniej, tylko otwieram front i zobaczymy jak sobie z tym poradzicie. Bóg sprzeczny, nie czyń, uczyń. Jeszcze znajduję w tym upodobanie. Więc drodzy protestanci, takie chwyty, rzucanie się i tak dalej o sakramentach, skoncentrujcie się na tym, co, o czym jest mowa i ustosunkowujcie się adekwatnie do tematu. Bo ja się nie dam wyprowadzić w pole i nie to, że ja pominę, odpuszczę wam odpowiedź o Piśmie Świętym i będę się koncentrował na tym, czy jestem zbawiony i nie, i dawać wam tutaj pole do popisu, do manewru i dolania wody. Nie. Nie ze mną takie numery, panie Brunero. Więc proszę elegancko, pięknie i po pańsku pokazać mi, historycznie udokumentować, kto, jaki synod, w którym roku zatwierdził chrześcijańskie Biblie 66-księgowe. I udowodnić mi, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa istniały równorzędne Biblie 73-księgowe, jak Wulgata, o której Pan wie i Pan przyznał, że jest z pierwszych wieków chrześcijaństwa, z czwartego. Więc proszę mi udowodnić to pięknie, historycznie, a nie lapidarnie. Pierwsi chrześcijanie zatwierdzili. No to jak zatwierdzili, no to proszę. W którym roku, w jakim miejscu, jakie osoby? Tak jak Wulgata, może sobie Pan więcej poczytać, święty Augustyn ten odegra wielką rolę, synody w Hipponie, konkretny rok, 392, drugi 396, prawda? I później, jak dobrze pamiętam, papież w 405 roku uznał skład Biblii, prawda? Tak jak pamiętam, proszę sobie to sprawdzić, doczytać i też podobnie historycznie uzasadnić wasze 66-księgowe Pismo Święte i sola scriptura oparta na 66 księgach przez 1500 lat, nie po reformacji, bo po reformacji jest cały wysyp, do reformacji. Więc czekam tutaj na konkretną odpowiedź. Jeszcze raz proszę mi pokazać odpowiednik Biblii Króla Jakuba, która historycznie pochodzi i została pierwszy raz wydrukowana w 1611 roku, uzasadnić, udokumentować historycznie jej starszą siostrę sięgającą czasów pierwszych wieków chrześcijaństwa. Mam nadzieję, że teraz wyraziłem się jasno. Wysyp Biblii 66-księgowych przed reformacją. O to proszę. Nie musi być ich 50 czy 60, jak macie to dzisiaj po reformacji, tylko tak może ze 2-3. No, to dziękuję i czekam na odpowiedź i szykujcie się do odpowiedzi, jaki jest wasz Bóg, który powiedział nie czyń, a później powiedział czyń i znajduje pośród figurek i rzeźb upodobanie. Na razie. Pozdrawiam wszystkich i czekam na konkretne, merytoryczne odpowiedzi, a nie, że się rozplujecie, że Kościół heretycki stworzy ludzkie nauki i tak dalej. Znam te śpiewki, ale zejdźcie na ziemię i konkretami biblijnie i historycznymi tu proszę odpowiadać, a nie lanie wody i rzucanie. To jest tylko oznaka waszej desperacji. No ale może się mylę i może są jakieś fakty, które mnie przekonają co do tego, że była 66-księgowa Biblia w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, równorzędna z Wulgatą. Na razie, pozdrawiam.